Dzień dobry, witam wszyscy bardzo serdecznie. Znajdujemy się na hali Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie przed chwilą zakończyło się ćwierćfinałowe spotkanie Ekstraligi Kobiet, w którym przyjezdne Lex Kancelaria Słomniki pokonały AZS Łom Poznań 2-1. Wynik ten promuje awansem do Final Four zawodniczych ze Słomnik. Jest ze mną na początku trener gospodyń, pan Wojciech Weiss. Trenerze, no mecz pełen emocji, ale z pana perspektywy niestety przegrany. Czego zabrakło i jak pan ocenia występ zawodniczek swojej drużyny dzisiaj w tym spotkaniu? Nie, uważam, że zagraliśmy całkiem dobry mecz. No, zabrakło niestety skuteczności. Mieliśmy 3 stuprocentowe sytuacje, w tym szliśmy 3-1 na bramkarkę. No, gdyby chociaż jedna z tych wpadła, to myślę, że to my byśmy się cieszyli z awansu. No ale niestety, taki jest sport, taki jest futsal. Niewykorzystane sytuacje się mszczą, no i tak się zdarzyło dzisiaj. Czyli stoi pan na stanowisku, że to po prostu brak wykończenia w tych sytuacjach, gdy kancelaria atakowała, bo wiadomo, musiała zdobyć bramkę. Wychodziliście z kontrami, brak takiego spokoju, zimnej krwi, gdy już wychodziliście, tak jak wspomniałem, 3-1, czy nawet gdy wasza zawodniczka już minęła bramkarkę, po prostu z ostrego kąta nie była w stanie skierować piłki do siatki? No zgadza się, no mówię, zabrakło gdzieś tam kropki na D w wykorzystaniu tej sytuacji. Lex Kancelaria zagrała świetny mecz, jest to bardzo dobry zespół, uważam, że ona w finale się pokazuje, ten Kraków, nie widzę innej możliwości i tam może być różnie, natomiast mówię, no nam dzisiaj zabrakło skuteczności. A co pan powie tak szerzej? 4 zespoły z południa weszły. Jak pan oceni tą sytuację? No, nie bym nie oceniał, bo to tak nie do końca jest no miardajne. No tak się zdarzyło, mówię, to jest sport. Tutaj zarówno my mogliśmy awansować, mogły awansować, a Warszawa mogła awansować, Kotwica, Górnik, no gdzieś tam tak się ułożyło. No nie było, że jak powiem, przepaści między w tych wynikach, bo gdzieś tam wszystkie mecze były tak naprawdę na styku. Może poza zespołem UJ i Uniwersytet Gdański. Natomiast wszystkie pozostałe mecze mogły się skończyć różnie. Byłem wczoraj w Warszawie i tam naprawdę Warszawa prowadziła 2-1 i no zabrakło jej też troszeczkę szczęścia i pewnie by awansowała. Natomiast no nie zmienia faktu, że no liga idzie coraz wyżej, poziom jest coraz bardziej wyrównany, coraz lepszy. Każdy może wygrać, ja się tylko z tego powodu cieszę. Czyli pan jako trener kadry futsalistycznej jest zadowolony, że coraz to nowe zawodniczki wchodzą, które będzie pan mógł wziąć pod uwagę w selekcji przy następnych powołaniach? Tak, oczywiście. Pod kątem reprezentacji to jest dla nas bardzo korzystne, bo już w tej chwili nie ma słabych zespołów, są tylko zespoły silne, bo nawet te zespoły, które gdzieś tam spadły z tej ligi albo walczą w barażach o utrzymanie, to też są zespoły silne, które mogą gdzieś tam z każdym wygrać. Także no w tej lidze już nie ma słabych zespołów i to bardzo cieszy. Dziękuję. Drugą część mojego wywiadu dzisiejszego przeprowadzę z 2 zawodniczkami. Wielki sukces, awans, to dzisiaj podwójne wsparcie przy wywiadach. Gośćmi moimi są dzisiaj Magdalena Matyja i Patrycja Gruchacz. Dziewczyny, wielkie gratulacje, niesamowite emocje do ostatnich sekund. Może tak na początku spytam, wierzyłyście, byłyście pewne, że jesteście w stanie przechylić czas zwycięstwa już w regulaminowym czasie gry? Tak. Świetna odpowiedź, tak też myślałem. Nie, od początku walczyłyście jak równy z równym, jak to już Magda mówiła ostatnio w trakcie wywiadu z Uniwersytetem Jagiellońskim. No co możecie powiedzieć, cieszycie się, trenera już z wami nie było, jak widać, dałyście sobie radę. Jak oceniacie już tak globalnie cały sezon w waszym wykonaniu? Mamy tu 3 kandydatkę, to Kamilę. Mamy tu więcej kandydatów! Tym miłym akcentem kończymy 2 część wywiadu. Dziękujemy. Ostatnim moim gościem tradycyjnie jest trener Lex Kancelarii. Dzisiaj jest z nim pan Kazimierz Szywiński. Panie trenerze, gratuluję awansu. Co pan może powiedzieć o występie swoich zawodniczek? No, emocje były. A pan z perspektywy takiej taktycznej jest zadowolony z tego? Zrealizowali dziewczyny od początku do końca zamierzone przed meczem zadania taktyczne. Wynikało w trakcie meczu parę przemeblowań do założonego planu, ale udało się, reagowaliśmy na bieżąco i uważam, że to co założyliśmy sobie z trenerem Miłoszem przed meczem, to wykonaliśmy. Emocje były od początku, po raz pierwszy w trakcie spotkania naszej drużyny wykonywano przedłużone rzuty karne. Emocje czy błędy w taktyce, które musiały być zostać nadrabiane faulami takimi ratunkowymi? Nie uważam. Uważam, że sędziowie tego spotkania troszeczkę za delikatnie ustawili poprzeczkę, delikatne wejścia dziewczyn, gra ciałem i były gwizdane przewinienia. A tych przedłużonych karnych nie obawiałem się, ze względu na to, że mamy w bramce bardzo dobrą zawodniczkę, a drugi powód, obserwowałem dziewczyny z Poznania u nas i tutaj też na rozgrzewce
i nie sądziłem, żeby ktoś mógł miał takie uderzenie, żeby można było zaskoczyć naszą bramkarkę. Jesteśmy czwartą drużyną z grupy południowej, która awansowała do turnieju finałowego. Czy myśli pan, że takie przetarcie w, jak się okazuje, bardzo silnej grupie przydało się dziewczynom przed takim meczem tu z wicemistrzami Polski? No, patrząc na to, co się stało, każda kolejka w grupie południowej była na o wiele wyższym poziomie niż ta północna. Na pewno jest to zasługa w pierwszej kolejności, mówię, Andrzeja Żądły, który skonstruował całą drużynę. Później ciężkiej pracy dziewczyn z Miłoszem. I można powiedzieć, że zakończyłem to finalnym w debiucie zwycięstwo z mistrzyniami Polski na ich terenie. Cieszę się ogromnie, że mogłem dołożyć do tego cegiełkę. A jeszcze raz powtarzam, wielkie gratulacje za pracę wykonaną dla Miłosza. A jest jakiś cel na Final Four, czy po prostu każdy kolejny mecz walczy o zwycięstwo? No, najbliższym celem uważam i też trzeba brać pierwszy mecz, więc awans do finału. A później będziemy się zastanawiać, co dalej. Dobrze, dziękuję. Życzę powodzenia w dalszej fazie. Dziękujemy.